Filozoficzne ujęcie prawdy jako wartości. Filozofia europejska, jak wiadomo, zrodziła się w antycznej Grecji z nowego zupełnie rodzaju poznawczego nastawienia do świata, które abstrahowało już od opisu rzeczywistości poprzez pryzmat mitów i wyobrażeń i nie kierowało się już praktyczną korzyścią, ale było poszukiwaniem wiedzy pewnej, wiedzy episteme. Na drodze czystego, racjonalnego myślenia. Filozofia miała być umiłowaniem mądrości, dążeniem do prawdziwego, do ukazania prawdziwego obrazu świata, i no właściwie od samego jej zarania stawiano sobie pytanie o to, czym jest to prawdziwe poznanie, czym jest prawda, a czym jest nieprawda. Doprowadziło to od wieków starożytnych poprzez wieki średnie i nowożytność do wielu odpowiedzi filozoficznych o to, w jaki sposób poznajemy pewnie. W dobie nowożytnej, począwszy od wystąpienia Kartezjusza, dążenie do spełnienia paradygmatu absolutnej pewności poznania w obrębie filozofii jako domeny ratio, czyli rozumu. Paradoksalnie doprowadziło do tego, iż uniwersalna dotychczas nauka o całości bytu, filozofia właśnie utraciła właściwie sobie cel i przedmiot na rzecz wyodrębnionych z niej nowych dziedzin szczegółowych. Na początku XX wieku Edmund Husser słusznie trafnie zauważał, że jedynym, takim dojrzałym owocem tych starań filozofii było uzasadnienie i usamodzielnienie się ścisłych nauk przyrodniczych i humanistycznych, a także dyscypliny czysto matematycznych. I w pogonie za wyzbytym z relatywizmu a priorycznym ujęciem rzeczywistości, filozofia zgubiła tę ostatnią i pogrążyła się w teoretycznych aporiach. Dzieła tutaj dopełniła heglowska próba totalnego podporządkowania bytu rozumowi. Ostatecznie dla wyżej wymienionych dyscyplin, nauk pozytywnych, filozofia nie tylko przestała mieć rangę wzoru naukowości jako takiej, ale stała się wręcz tworem obcym i zbędnym. Na przełomie XIX i XX wieku coraz częstszym przekonaniem było to, że na wszelkie pytania dotyczące otaczającego nas świata oraz człowieka, Zadowalającej odpowiedzi udzielić mogą wyłącznie empiryczne gałęzie wiedzy. Zaufanie do nauk szczegółowych, w tym zwłaszcza przyrodniczych, w pierwszej kolejności wzrosło na tyle, iż zaczęto przypisywać im zadania i funkcje, jakim nigdy faktycznie nie byłyby w stanie sprostać. Chciano widzieć je takimi, jakby w nich zawarta była prawdziwa filozofia jakby miały dawać to, czego na próżno szukano w filozofii. Chciano bowiem nauki mówiące, jakie są cele życia, takiej nauki wartościującej, i wywodzono z nauki słuszne działania. Oczekiwano, iż tak jak wcześniej miała to czynić filozofia, teraz nauki pozytywne i wyrosły z nich światopogląd wyjaśnią istotę rzeczywistości i tym samym zapełnią właściwą treścią metafizyczną pustkę. Równie szybko jednak, jak zachwyt, musiało nadejść rozczarowanie. Dyscypliny szczegółowe, opierające się coraz to bardziej na specjalistycznych, empirycznych badaniach faktów, nie tylko nie zniwelowały poczucia niejasności tego duchowego, czy prawdziwego sensu świata i życia człowieka w świecie, ale co gorsza doprowadziły do urzeczowienia się człowieka, do wyobcowania się człowieka ze świata, a w końcu no także do tego, że w XIX wiecznej, czy XX wiecznej Europie też, człowiek stał się sobie obcy i Generalnie ta tajemnica świata, problem, czym właściwie jest człowiek, prawdziwy człowiek, na czym polega ta prawda o człowieku w świecie, pozostały kwestiami nierozwikłanymi. Filozofia, która miała prowadzić do mądrości, miała prowadzić do prawdziwego oglądu świata na polu nowożytnego racjonalizmu. Niestety doświadczyła niepowodzenia. Podobnie w obszarze samodzielnych dyscyplin empirycznych no nie nastąpiło rozwiązanie tych palących kwestii. Dlatego na przełomie XIX i XX stulecia nastąpił zwrot w filozofii ku temu, co irracjonalne. Skoro podążanie ścieżką czystego rozumu, obiektywnych rozwiązań naukowych, nie poskutkowało uchwyceniem prawdziwego sensu świata to najwidoczniej jak myślano był to kierunek błędny wedle przedstawicieli y, takiego nowo powstałego wówczas nurtu czyli lebensfilozofii filozofii życia y, można powiedzieć, że należało zatem tego sensu poszukać w indywidualnym, uczuciowym i czynnym odniesieniu się jednostki do rzeczywistości, w takim głębokim, subiektywnym przeżyciu tego, co istnieje. Pojawiło się wówczas przekonanie, że filozofia powinna wyswobodzić się ze skostniałej skorupy formalnych kategorii i zasad, porzucić dyskursywne myślenie, taką bezpłodną, logiczną refleksję. Gdyż autentyczną, czyli mającą znaczenie dla człowieka, dla odkrycia tej prawdy, która stanowi o człowieku i o kulturze, filozofia może być dopiero wtedy, gdy staje się walką bądź aktem twórczym. I takie podejście do filozofii musiało jednak budzić szereg wątpliwości w tych, którzy mimo upadku starych systemów wierzyli wciąż, iż prawdziwa istota filozofii tkwi właśnie w systematycznym, Racjonalnym ujęciu całości świata, tak jak chcieli tego starożytni Grecy, należało jednak zmienić pewne podejście do tej racjonalistycznej drogi. Stanowisko filozofii życia było według nich wypaczeniem źródłowego etosu filozofii. Skazywało rzeczywistość na jedynie fragmentaryczne i relatywne jej przedstawianie, i mogło pretendować co najwyżej do miana światopoglądu czy oglądu życia. Nie dawało wszak uniwersalnego i pewnego objaśnienia sensowości bytu. Czy filozofia, można się zapytać, może się bowiem równać światopoglądowi, lub jak usiłowali to przeprowadzić inni, zostać sprowadzona do płaszczyzny nauk szczegółowych? Czy spełni wtedy swoje zasadnicze zadanie w kulturze europejskiej? Czy jeśli jej powołanie zredukuje się do zrelatywizowanego spojrzenia na świat, na jakichś wielu prawd, to czy wówczas, kiedy tak będziemy spoglądać, bądź też przez pryzmat empirycznych faktów, albo jakichś nietrwałych przeczuć, będzie jeszcze ona zasługiwała na nazwę w ogóle autentycznej, prawdziwej filozofii? Można powiedzieć, że na przełomie XIX i XX wieku nastąpił kryzys filozofii, a co za tym idzie również kryzys kwestii związanych z prawdą. I część filozofów, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, tylko starali się z tego kryzysu filozofię wyprowadzić i jednak dążyć do poznania, które będzie pewne, które będzie autentyczne, które będzie niepodważalnie prawdziwe. Jednym z takich filozofów był Heinrich Rickert, filozof urodzony w Gdańsku, chociaż przez filozof niemiecki przez większość życia żyjący i wykładający w południowo-zachodnich Niemczech. Heinrich Rickert zaliczał się do grona tych, dla których ważna była rehabilitacja filozofii w takim tradycyjnym wymiarze, jako nauki o całości świata ujęty w niesprzeczny, systematyczny wywód, która by posługiwała się swoistymi dla siebie jasno wyznaczonymi metodami właśnie w celu dojścia do, do, do tego stwierdzenia prawdy o świecie. Richard, który przez znaczną część swojego życia wykładał filozofię na Uniwersytecie w Heidelbergu, lubił się odwoływać do największego filozofa heidelberskiej uczelni, Hegla, w tym sensie, że przywoływał żądanie Hegla, Hegel mianowicie żądał od filozofów tego, co nazywał odwagą poznania prawdy, Mutter Wahrheit to jest jednocześnie jak Rikard podkreślał odwaga w kierowaniu się ku nauce i to właśnie dążenie do naukowości w filozofii było takim najistotniejszym wyróżnikiem no nie tylko jego sposobu filozofowania, ale tej tradycji jaka była wypracowana w Heidelbergu. Wedle tej tradycji myślenia filozofia ma być nauką. Jej przedmiotem ma być wszelki byt, a jej rola powinna polegać na pojęciowym określeniu tego bytu. Wszelki byt, inaczej mówiąc, cały świat, nie jest jednorodny i w naszym oglądzie jawi się jako nieprzejrzysty. Dlatego potrzebna jest nauka, która dążyć będzie do zbudowania struktury myślowej ujmującej różnorodność świata w przejrzysty system pojęć. Taką nauką może być tylko filozofia. Jedynie ona może sprostać tak postawionemu uniwersalnemu zadaniu i być zgodnie ze swym powołaniem nauką o całości świata, pewną wiedzą o świecie w jego totalności, pewną, czyli prawdziwą wiedzą o świecie w jego totalności. Dyscypliny szczegółowe rozpatrują świat wyłącznie na sposób fragmentaryczny. Ich badania skupiają się na konkretnych aspektach rzeczywistości, nigdy zaś nie obejmują wszelkich jej przejawów. Nauki przyrodnicze, choćby dla przykładu, biorą pod uwagę świat tylko w jego materialnej postaci, a i to każda z nich czyni pod innym kątem. Jest to więc wiedza fragmentaryczna. Analogiczna sytuacja ma miejsce, gdy weźmie się pod uwagę dyscypliny humanistyczne czy wszelkie pozostałe czysto specjalistyczne obszary wiedzy. Każda z nich swoim zakresem przedmiotowym obejmuje jakąś tylko część rzeczywistości, rozpatrywaną ze swojego szczególnego punktu widzenia. Rzeczywistość jest zatem niejako rozczłonkowana na poszczególne nauki szczegółowe i choć zdawać by się mogło, że wystarczyłoby zestawić ze sobą wyniki tych nauk, by uzyskać rezultat w postaci prawdziwego ujęcia niesprzecznej w sobie całości świata, tak się jednak nie dzieje. Filozofia jako nauka, jako nauka ujęta w system daje tę możliwość wedle Karta, że niezależnie od tego, co filozofujący człowiek uczyni przedmiotem swoich dociekań, zawsze musi stać na pozycji niezaangażowanego czynnie obserwatora. Nawet gdy rozważaniom podlegać będzie związek rzeczywistości i wartości np. wartości prawdy, odniesienie się do wartości w ludzkim życiu, filozof musi pominąć jednostkowe ustosunkowania, w tym także swoją własną egzystencję i wznieść się ponad to, co indywidualne, do bytu ujętego w jego całości. Filozofowi nie wolno zajmować się światem w sposób wybiórczy, w takim teoretycznym nastawieniu. Filozofia ma zobaczyć alternatywne wobec siebie rodzaje bytów i wzajemne ich powiązania. Jako że najważniejszym takim stosunkiem jest związek nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i niezmiennych wartości, w tym wartości prawdy, które nadają sens rzeczywistości, filozofia musi przede wszystkim być przede wszystkim takim systematycznym namysłem nad tą właśnie zależnością i samymi wartościami. Ponieważ filozofia chce, wedle tego ujęcia, być nauką uniwersalną, musi koniecznie dążyć do tego, by ukazać królestwo wartości, w tym wartość prawdy i samo to, w jaki sposób te wartości urzeczywistniają się w świecie. Obecnie czasy, w których żyjemy, druga połowa XX wieku, szczególnie teraz, ostatnie dwudziestolecie XXI wieku, ujawniły nam, jak bardzo trudno nam docierać do absolutnej prawdy, do jakichś obiektywnych, na przykład informacji, wiadomości o świecie, do obiektywnej wiedzy. Niemniej, może tym bardziej warto zwrócić uwagę na, na to, w co wierzył, Rikert na przełomie wieku XIX i XX, i co zalecał, może był ostatnim takim filozofem, który wierzył w obiektywne wartości który wierzył, że właściwie wszyscy w takie obiektywne wartości wierzymy, których obowiązywanie zakłada zarówno filozofia, jak i nauki o kulturze. Rikert pisał, że wierzymy w takie obiektywne wartości, nawet jeśli ulegając wpływom jakiejś mody, wmawiamy sobie, że czynić tego nie należy. Sama kultura europejska, kultura zachodu, ma swoje podstawy w dążeniu do prawdy, ma swoje podstawy, czy źródło w dążeniu do ścisłej wiedzy, do tej wiedzy epistemy, a więc filozofii. A filozofia dla Rikerta to właśnie ta, która musi ukazać powiązanie rzeczywistości i wartości, w jaki sposób te wartości w rzeczywistości się realizują. No, i również ma ukazać, w jaki sposób sama filozofia jako nauka odnosi się do wartości prawdy. Jeżeli filozofia ma wytłumaczyć prawdziwy sens ludzkiego życia i całości świata w ogóle, to bardzo ważkim dla niej musi być obszar wartości. Sens bowiem ze swej istoty jest czymś inteligibilnym wedle Rikerta, czyli czymś, czego nie doświadczamy może bezpośrednio, ale co poddaje się rozumieniu i jako taki nie może zostać wyjaśniony poprzez odniesienie do rzeczywistości empirycznej tak jak w naukach szczegółowych na przykład przyrodniczych lecz jedynie właśnie za pomocą wartości które nie posiadają charakteru realnego bytu sama tylko faktyczna rzeczywistość stanowi dla stykającego się z nią i poznającego ją podmiotu co najwyżej treść poznania nigdy jednak ze względu na swoje zróżnicowanie i zmienność nie może pretendować do roli obiektywnego podłoża tego prawdziwego sensu. Sensorodny fundament świata z konieczności znajdować się musi poza niestałą rzeczywistością, w obrębie tego, co obowiązujące wiecznie, co posiada ważność absolutną, uniwersalną, a takim obszarem jest wyłącznie domena transcendentnych wartości. Z racji owej wyjątkowej rangi wartości. No, trzeba by teraz zastanowić się, czym w ogóle to pojęcie wartości jest i na czym polega specyfika wartości, jaki jest ich status ontyczny. Kiedy przewołalibyśmy przywoł, kwestię wartości w ogóle w kontekście wyraźnego zaistnienia w filozofii europejskiej, to pierwsze takie skojarzenie skieruje nas w stronę niczańskiego hasła przewartościowania wszystkich wartości. I choć faktycznie to za sprawą niczego odwoływanie się do wartości weszło do filozoficznej takiej mody, tym niemniej nie stanowiło ono impulsu do powstania teorii wartości, Storikerta, czy to Rikerta, czy Schellera, czy Hartmana. Korzenie aksjologii, czyli właśnie takiego systemu wartości zaproponowanej przez tego niemieckiego filozofa, Sięgają głębiej i związane są w pierwszej kolejności, kolejności nie tyle z tematyką moralności, jako takiej, co właśnie z problemem sensowności tego wszystkiego, co realnie bytujące. Tego typu ukierunkowanie rozważań dotyczących wartości Ricard zawdzięczał swojemu profesorowi Wilhelmowi Windelbandowi, a ten z kolei prze, przejął je bezpośrednio od swojego nauczyciela Rudolfa Hermana Locego. To właśnie Loce uczynił z pojęcia wartość podstawowe pojęcie filozoficzne, mając na uwadze taką palącą potrzebę poszukiwania sensu bytu, który w dobie postmetafizycznej stał się już tylko czystą faktycznością. Byt zaczął być traktowany na zasadzie takiego obojętnego faktu i tym samym przestał pokrywać się znaczeniowo z dobrem. Należało zatem, zdaniem Locego, odnaleźć to, co wartościowe, co światu faktów na nowo nadałoby znaczenie. W jednym ze swych fundamentalnych dzieł w metafizyce, Loce pisał: Musimy wydobyć to, co w pojęciu prawdziwego bytu jest jedynym wspólnym dla wszystkich elementem tym czymś jest doniosłość moralna, jaką łączymy z tym pojęciem i która ma treść różną od innego określenia tegoż pojęcia. Kto mówi o prawdziwym bycie, ten chce wiedzieć nie o tym, co obojętne, ale o tym, co samo w sobie i dla siebie wartościowe ponieważ to co nam dane, czyli taki świat faktyczny stało się tylko pewną pozbawioną formy treścią, którą dowolnie daje się przekształcać jako wyłącznie suchy, wolny od sensu materiał poznawczy, znaczenia by to trzeba było poszukać poza nim samym. Wprawdzie jak stwierdzał loce, to co się dzieje, należy najpierw wyjaśnić na podstawie tego co jest, to wszakże co jest, nie stoi jakby na własnych nogach. Ale otrzymuje formę i wartość swojego istnienia jedynie od tego, co równocześnie jest i w imię jego własnej wewnętrznej wartości powinno być. Czyli inaczej mówiąc, od tego, czego istnienie musimy założyć nie tylko z uwagi na jakieś wymogi doświadczenia, ale zarazem z uwagi na godność jego własnej treści. Taka niezmienna i niezbywalna podstawa realnego bytu. Dzięki której możemy go w pełni poznać, nie znajduje się w nim samym, ale właśnie w królestwie mających ważność wartości. Heinrich Rickert podjął się kontynuacji, zarazem takiego przeformułowania do ciekań locego i windelbanda, a, a nawet patrząc jeszcze bardziej wstecz, także odwołań do Fichtego i Kanta o tym, co wartościowe, niepodważalnie ważne, różne od realnego bytu. Na wypracowane przez niego pojęcie wartości dobrze jest patrzeć, pamiętając o nie innym, jak idealistyczno-transcendentalnym sposobie myślenia oraz takiego filozoficznego postępowania. Co zatem tutaj będzie stanowiło właściwe rozumienie pojęcia wartość? Kiedy przeanalizujemy to, na czym polega akt poznania, to możemy spostrzec, iż proces ten jest sądzeniem, w którym poznający podmiot ustosunkowuje się w jakiś sposób negatywnie bądź pozytywnie wobec prawdy, prawdy jako transcendentnej wartości teoretycznej. I dopiero poprzez odniesienie do obiektywnego sensu, do właśnie tej wartości prawdy, poznanie uzyskiwało taki powszechnie ważny, nierelatywny charakter. Tym samym zatem daje się może zauważyć, że wartość prawdy, będąca źródłem owego uniwersalnego sensu, nie może być tożsama ani z samym rzeczywistym procesem poznania, czy też przedstawiając bardziej precyzyjnie istotę tego procesu z wartościowaniem, ani też z samym produktem wartościowania czyli prawdziwym sądem. Wartość okazuje się być wobec obydwu tych rzeczy czymś zewnętrznym i niezależnym. Czymś, co nie istnieje realnie, lecz obowiązuje, co posiada ponadczasową i ponadindywidualną ważność, która może być identycznie rozumiana i zostać ujęta przez wiele w różnym czasie wartościujących podmiotów. Wstępne takie ustalenia pozwalają zatem powiedzieć, że wartość daje się określić poprzez przeciwstawienie jej temu, co realnie istniejące. Trzeba jednak równocześnie zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie zbudować definicję wartości w, ci, w ścisłym sensie, czyli wytłumaczyć to pojęcie bez odwoływania się do zestawiania z czymkolwiek innym. Czy jest zatem możliwe, by wartość samą w sobie zdefiniować wprost? Odpowiadając na to pytanie, należy według Rikerta stwierdzić, że takiego bezpośredniego, konkretnego wyjaśnienia, czym wartość jest. Nie da się przeprowadzić. Jego zdaniem dzieje się tak, ponieważ pojęcie wartości należy analogicznie jak pojęcie bytu, na przykład istnienia czy realności, do pojęć pierwszych, a wobec tego do niewyprowadzalnych z innych. To jednak, że takiej definicji wprost nie da się podać, nie oznacza zarazem, iż w ogóle musimy rezygnować z rozważań tyczących się istoty wartości. Poprzez bowiem nawet samo tylko porównanie wartości z bytem, zawsze przecież przybliżamy się do lepszego zrozumienia, w czym ta jej specyfika się zawiera. Z tych też względów, właśnie na zasadzie ukazywania poszczególnych różnic między bytem a wartością, polegać będzie dalszy tutaj wywód na temat pojęcia wartości. W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż wszystko, co jest jedynie po prostu obecne, co tylko egzystuje, pozostawia nas wobec siebie, tu ciekawe co powie Richard obojętnym. Co to znaczy? Możemy sobie to sobie przedstawiać jako to właśnie istniejące, lecz jednocześnie nie będzie to czymś, co nas bezpośrednio dotyczy, czy w jakiś sposób obchodzi. W przeciwieństwie do tego, w momencie zetknięcia się z wartością, podmiot nigdy nie pozostaje bierny. Wartość bowiem ma to do siebie, iż zawsze wywołuje konieczność zajęcia w stosunku do niej określonego stanowiska. Jeżeli mamy do czynienia z wartością, to natychmiast pojawia się w nas pewne nią zainteresowanie, co następnie zaś prowadzi do sytuacji, w której wartość tą bądź afirmujemy, bądź z jakichś względów najczęściej na skutek błędu odrzucamy nie jest możliwe, by przejść obok wartości w żadnej mierze nieporuszonym, co zachodzi w przypadku, kiedy stajemy wobec rzeczywiście egzystującego bytu i, i jako taki prezentujemy go sobie w świadomości. Realny byt jest czymś tylko obecnym, co po prostu przyjmujemy jako takie i co nie wymaga od nas żadnego czynnego ustosunkowania. Wartość natomiast dzięki temu jedynie, że jest wartością właśnie, działa na nas aktywująco, Prowokuje nas do przyjęcia wobec siebie odpowiedniej postawy. Nie każda oczywiście wartość narzuca nam się z powinnością, to znaczy nie każda wartość ma w sobie taką siłę, by skutecznie żądać jej uznania, lecz mimo to tym również różnią się wartości odbytu, że jako takie w ogóle mogą występować pod postacią powinności. Dodać można nawet, że powinność sama w sobie nie istnieje bez wartości. Jest zawsze powinnością przyjęcia danej wartości, jest zatem warunkowo związana z wartością. Wartość prawdy niejako narzuca nam właśnie powinność jej uznania, a, a jeśli ją negujemy, to w wyniku jakiegoś naszego błędnego rozpoznania. Faktycznie egzystujący byt w odróżnieniu od tego nie warunkuje powinności i bezpośrednio nie ma nic wspólnego z powinnością. Dopiero kiedy to, co istnieje realnie, zostanie związane z wartością, tak iż na skutek tego związku stanowić, zacznie pewne dobro kulturowe, wtedy czasami także ono przyjąć może charakter powinności. Sytuacja taka zachodzi na przykład w przypadku poznania jako dobra, które jest nosicielem wartości prawdy. Prawda wprowadza w realny psychiczny proces poznania powinności i uznania. Żąda, by poznanie, jeśli chce być nim w istocie, było poznaniem prawdziwym, to jest takim, w którym urzeczywistniona zostaje wartość prawdy. Wartość jest zatem w tym inna od tego wszystkiego, co rzeczywiście istniejące, że nie prezentuje się obojętnie stykającemu się z nią podmiotowi, ale pobudza go do odniesienia się do niej, a niekiedy wręcz z powinnością wymaga od podmiotu zajęcia już niejako z góry określonego stanowiska, jak choćby wyłącznie swej afirmacji. Skąd jednak mamy mieć absolutną pewność, że w danym przypadku mamy do czynienia z taką właśnie obiektywną wartością, na przykład wartością prawdy? Trzeba inaczej mówiąc, ustalić, czy posiadamy, a jeśli tak, to jakie? Kryterium rozstrzygające o tym, że coś należy bądź do zakresu realnie egzystującego bytu, bądź właśnie do obszaru wartości. W przekonaniu Ricarda takie kryterium istnieje, a jego istota zasadza się w zastosowaniu zanegowania pojęcia bytu bądź zanegowania pojęcia wartości. Owo kryterium możemy uzyskać dzięki uwzględnieniu negacji. Można mianowicie wykazać, że związek negacji z pojęciem bytu jest jednoznaczny, a z pojęciem wartości przeciwnie dwuznaczny. I zależnie od tego, czy przez negację otrzymamy tylko jedno czy też dwa znaczenia, będziemy mogli z całkowitą pewnością rozpoznać, czy mamy przed sobą pojęcie bytu, czy też pojęcie wartości. Poprzez negację należy przy tym rozumieć to samo, co mamy na myśli, gdy mówimy o sądzie negatywnym, to znaczy jest ona zaprzeczeniem w przeciwieństwie do potwierdzenia, czyli tym, który określając coś odmawia mu tego predykatu. Zaprzeczając pojęciu bytu lub wartości, dowiadujemy się więc, czy to, co badamy, jest czymś tylko egzystującym, czy też jego charakter tkwi w obowiązywaniu. Wnioskowanie, jakie jest konsekwencją tego zabiegu, musi zaś wyglądać w sposób, który tutaj pokrótce przedstawię. Użycie negacji w stosunku do pojęcia bytu bądź wartości natychmiastowo skutkuje w ostre ich rozgraniczenie. Dzieje się tak, ponieważ w momencie, gdy zanegujemy byt, czyli coś istniejącego, to od razu widzimy, że pozostajemy wyłącznie z nieczymś, bądź po prostu z niczym. Przy przyłożeniu jednak negacji do posiadającej ważność wartości, to choć i tu może nastąpić całkowite zniesienie tego, co negowane, to oprócz tego uzyskać możemy również więcej niż nic, bo chociażby jakąś wartość ujemną lub niemającą ważności. Tak jak w przypadku, kiedy zanegujemy wartość prawdy, uzyskujemy fałsz, który nadal jest jakąś wartością ujemną. Zanegowanie obowiązującej wartości będzie zatem także dawało wartość, tyle że w innym, w takim szerokim sensie. Taka uzyskana przez negację pojęcia wartości wartość ujemna cechuje się tym, że nigdy z niej nie może wynikać powinność. A co najwyżej pewien zakaz dla odnoszącego się do niej podmiotu. Niemniej, zarówno wartość w węższym znaczeniu, czyli ta wartość pozytywna, jak też wartość ujemna, należą do obszaru wartości w ogóle i jako takie reprezentują klasę przedmiotów, dla której opozycji nie stanowią antywartości, lecz właśnie wszystko to, to co określić można mianem czegoś istniejącego realnie. Różnica między bytem a wartością uwidacznia się wobec tego w tym, że poprzez negację pojęcia bytu zawsze otrzymujemy nic, w żadnym zaś wypadku byt ujemny przeciwstawiony jakiemuś bytowi pozytywnemu, co może mieć miejsce, gdy zabiegowi negacji poddamy pojęcie wartości. Pojęcie bytu nie występuje tak jak pojęcie wartości w węższym i szerszym znaczeniu, znaczy jest wyłącznie jednoznaczne, a jego negacja owocuje tym, że nie mamy już do czynienia z czymś, ale z niczym. Wartość ujemna natomiast jest zaprzeczoną wartością, a mimo to pozostaje czymś. Antywartością sprawiającą, że rzeczy, które są jej nosicielami, należą do tego, co złe. Zatem wartość i antywartość, wartość pozytywną i wartość ujemną, prawdę i fałsz na przykład, pojmujemy jako pary przeciwieństw, które są podporządkowane pojęciu wartości w szerszym sensie. Pojęcia by to nigdy nie mogłyby mieścić w sobie takiego rodzaju przeciwieństw. Byt bowiem nie pozwala się rozszczepić na pozytywny i negatywny. Tym samym, dzięki zaprzeczeniu pojęć bytu lub wartości, sprawdzenie, czy coś należy do zakresu tego, co egzystujące, czy też do królestwa tego, co wartościowe, jest niezawodne i ostatecznie rozstrzygające. Dzięki zastosowaniu negacji w stosunku do sensu sądu, widać wyraźnie, że nie należy on już, jak sam sąd, wraz z prowadzącym do niego aktem sądzenia. Do obszaru tego, co istniejące. Obiektywny sens sądu, poprzez przyłożenie do niego zaprzeczenia, ujawnia się bowiem nie jako teoretyczne nic, lecz pod postacią sensu negatywnego, non-sensu lub sensu sprzecznego. O sensie więc, podobnie jak o wartości, możemy mówić w dwojakim znaczeniu, gdzie w przypadku pierwszego, szerszego znaczenia, sensem będzie zarazem sens pozytywny, jak i negatywny. Natomiast w przypadku znaczenia węższego do sensu zaliczać się będzie wyłącznie sens pozytywny, nigdy zaś nonsens czy sens sprzeczny rozumiany jako teoretyczna antywartość. Sens sądu zatem nosić musi wartościowy charakter i w związku z tym pochodzić ze sfery zewnętrznej wobec tego, co przypisać można domenie bytu. Użycie negacji nie pozostawia w tym względzie żadnych wątpliwości, podobnie zresztą jak dzieje się to na poza teoretycznej płaszczyźnie świata. Także mianowicie, kiedy wkroczymy na teren ateoretyczny, na przykład w sferę sztuki, jesteśmy w stanie przy pomocy negacji bez problemu zauważyć, że nie tyle samo dzieło sztuki jest wartością jako taką, co stanowi ono odnoszące się do wartości, w tym wypadku do wartości piękna, jakieś dobro kulturowe choć mówi się, że dane dzieło sztuki jest piękne, czy posiada wartość piękna, to jednak nie jest ono jako rzeczywiste identyczne z estetyczną wartością piękna. Wszystko co w obrazie rzeczywiste, płótno, farby, werniks, nie należy do wartości, którą obraz posiada. Stąd, jak napisał Rickert, takie z wartością związane przedmioty z obszaru rzeczywistości nazywać będziemy dobrami, aby odróżnić je od wartości, które są w nich zakotwiczone. Dzieło sztuki, na przykład, jest czymś realnym, co wiąże się z wartością piękna. Sama zaś wartość jest irrealna. Realny w przeciwieństwie do wartości czy sensu dzieła sztuki jest też akt wartościowania i także tu konieczne jest wyraźne wskazanie tej różnicy. Wartościowanie, jako psychiczny akt podmiotowy, może być dokonywane przez wiele różnych jednostek w różnym czasie. Każdy człowiek może w dowolnej chwili poddać wartościowaniu na przykład właśnie jakieś dzieło sztuki czy jakąś pracę naukową. Niezależnie jednak od tego, ile osób, ile razy i kiedy odnosić się będzie wartościująco do danego obrazu, rzeźby, a nawet dajmy na to do powielonej wielokrotnie akwaforty i innych tym podobnych dzieł, to autentyczny, uniwersalny, prawdziwy sens tych prac pozostanie niezmienny. I w ten sam sposób będzie rozumiany przez wszystkich odnoszących się doń ludzi. Widzimy zatem, że między światem bytu a światem wartości, poza różnicą przejawiającą się w jednoznaczności przedmiotów realnych i dwuznaczności tego, co wartościowe, zachodzi jeszcze inna rozbieżność. To, co istniejące, co wydarza się w jakimś czasie, co w jakimś czasie powstaje, a zatem i w jakimś czasie ginie jest z tego powodu nietrwałe i zmienne. Dla odmiany, przedmioty z zakresu wartości pozostają stałe i można powiedzieć, że jako takie mają ważność obiektywną. Ich status ontyczny nie polega już na egzystowaniu, ale na obowiązywaniu. Cóż to jednak oznacza, że wartości obowiązują i czy faktycznie trzeba postawić pytanie, yy, i czy faktycznie obowiązywanie dotyczy wszelkich wartości? Takie pytanie trzeba by sobie jeszcze postawić. Zdaniem Rikerta pojęcie wartości w ogóle sięga zakresowo o wiele dalej niż granice tego, co posiada ważność, a w związku z tym nie powinno się twierdzić, że wszystkie wartości obowiązują. Daje się mianowicie zauważyć, iż niekiedy w danej kulturze, wspólnocie, czy choćby dla poszczególnej jednostki coś ma wartościowe znaczenie jedynie przez pewien czas i jako takie może przeminąć. Dla przykładu, w sytuacji, gdy odczuwamy głód bądź zimno, Ważnymi dla nas wartościami będą wartości związane z pokarmem i ciepłem, czyli mówiąc krótko, jakieś wartości hedonistyczne odnoszące się do witalnej strony życia. Pewne dobra, które potraktujemy jako wartości, przy których cała zaś reszta zajdzie na plan dalszy. Niemniej zaspokojenie tych potrzeb sprawi równocześnie, że to, co dotąd braliśmy za niezmiernie znaczącą wartość, przestanie dla nas w tej postaci obowiązywać. A nasze pragnienia, dążenia, i tym podobne zostaną skierowane w inną stronę ku kolejnym celom związanym z materialnym wymiarem życia. Rozważając ten przykład, musimy stwierdzić, że obok wartości takich jak omawiane powyżej prawda czy piękno, które mogą być w identyczny sposób zrozumiane przez wiele jednostek, a zatem posiadają znaczenie niezmienne, Istnieją również poza tym wartości, których ważność zależna jest od potrzeb i pragnień wartościujących osób. Będzie więc słusznym przyznanie, że w istocie w odniesieniu do wartości mamy do czynienia z dwoma typami obowiązywania. Z obowiązywaniem obiektywnym, transcendentnym wobec podmiotu, więc jakimś zewnętrznym, uniwersalnym oraz z obowiązywaniem subiektywnym, które wynika bezpośrednio z indywidualnego bądź powszechnego czy takiego faktycznego uznawania czegoś za wartość, co wartością nie jest. Ten drugi rodzaj obowiązywania nie może być rozpatrywany jako obowiązywanie autentyczne, choć oczywiście taki wniosek nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci odmówienia w ogóle znaczenia wartościom, jakimś witalnym czy utalitarystycznym. To iż takie wartości związane z potrzebami życiowymi, cywilizacyjnymi itd. posiadają znaczenie. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, lecz znaczenie to, według opinii Ricerta, trzeba potraktować tylko na zasadzie znaczenia dla kogoś w danym czasie, nigdy natomiast jako prawdziwego obowiązywania. Jest to takie quasi-obowiązywanie, tak jak i wartości witalne są quasi-wartościami, czyli wartościami pozornymi, i nie mogą być zaliczane do wartości właściwych. Naturalnie, ponieważ wyłącznie ten pierwszy rodzaj wartości, czyli tych wartości właściwych, nie quasi wartości, więc tych wartości właściwych wiąże się z ponadczasowym, uniwersalnym sensem, to tylko on może być brany pod uwagę przez filozofię, która chce pokazać prawdziwy sens świata i ludzkiego życia w świecie. Musimy się więc upewnić, co rzeczywiście ma znaczenie jako wartość właściwa. A co zaś i na jakiej zasadzie powinno zostać zakwalifikowane jako tylko jawiące się jako wartościowe? W tym celu trzeba oddzielić od siebie różne sposoby posiadania ważności i jednocześnie zestawić to z różnymi sposobami realnego bycia. Tak jak wartości mogą mieć różny stopień ważności, taki byt, mianowicie, może w różnym stopniu posiadać realność. Porównanie stopni realności bytu ze stopniami ważności wartości może nam lepiej zrozumieć, pomoże nam lepiej zrozumieć specyfikę tego, co jedynie pozorne i znaczące. Wyjdziemy na przykład od realnej strony świata, by stwierdzić przede wszystkim trzy jego rodzaje albo stopnie, do których jeszcze dołącza się problematyczny start, czwarty stopień, i wtedy możemy zapytać, które to odpowiadają im po stronie irrealnych. Czy właśnie mających znaczenie wartości? Możemy to zobrazować na przykład, biorąc pod uwagę rozważania na temat pozoru. Pozór zawsze bowiem, bez względu na swój rodzaj, jest uznaniem za taki, a nie inny przedmiot czegoś, co w istocie nim po prostu nie jest. W pierwszej kolejności, kiedy myślimy o pozorze, przychodzi nam do głowy sytuacja, w której poszczególna jednostka, Poszczególny człowiek ulega na przykład złudzeniu zmysłowemu. Osoby tej wydaje się wówczas, że coś istnieje jako rzeczywiste, choć inni tego nie dostrzegają. Możemy więc określić ten rodzaj pozoru jako pozór indywidualnie subiektywny i przyznać, że jest on najbardziej oddalony od prawdziwego bycia. Zdarza się jednak również, że rzeczy, które odbierane są w jeden sposób przez wiele podmiotów, Także nie są jeszcze autentycznie realne i mimo iż wszyscy spostrzegają je jednakowo, to i one są tylko czymś pozornym. Dzieje się tak chociażby w momencie, gdy zanurzony w wodzie kij każdemu widzącemu go człowiekowi wydaje się być w kilku miejscach złamany, mimo iż tak naprawdę pozostaje prosty. Podobnie też to samo na przykład piwniczne pomieszczenie, w którym panować będą przez cały rok identyczne warunki fizyczne, latem będzie postrzegane jako chłodne, zimą zaś przeciwnie, jako miejsce ciepłe. Niezależnie zatem od rzeczywistej panującej w tej piwnicy temperatury, za jednym razem odczuwać będziemy pozorne zimno, za innym natomiast pozorne ciepło. Ponieważ zaś w tego typu przypadkach wszyscy doświadczamy tych samych złudzeń, dlatego możemy je scharakteryzować jako podpadające pod kategorię pozoru powszechnie subiektywnego, Czyli takiego pozoru związanego z odniesieniem podmiotu gatunkowego. Obydwa powyżej wymienione rodzaje bytów pozornych, czyli byt złudnie postrzegany przez podmiot indywidualny, jak i coś, co jawi się pozornie wszystkim podmiotom poznającym, stanowią zarazem niższe stopnie realnego bytu, aniżeli byt obiektywne, będący przedmiotem empirycznych nauk o bycie. Nauki te chcą pominąć to, co jedynie odczuwane przez podmiot czy szereg podmiotów, i starają się dotrzeć do obiektywnego wymiaru rzeczywistości, do bytu takim, jakim on jest faktycznie. Wydaje się zatem niemal oczywiste, że obiektywny byt, badany przez empiryczne dyscypliny szczegółowe, jest bytem w takim najwyższym stopniu prawdziwym, że jest, mówiąc innymi słowy, bytem właściwym. Niemniej, choć kwestia ta pozostaje problematyczna, nie można teraz pominąć jeszcze jednego stopnia bytu. Mianowicie bytu ujmowanego metafizycznie, wobec którego wszelki realny byt, także i obiektywny byt nauk, okazuje się być równie jedynie czymś pozornym. Byt metafizyczny jest jeszcze czymś więcej niż byt obiektywny, jest bytem absolutnym i można stwierdzić, że dopiero on stoi na najwyższym szczeblu w hierarchii tego, co istnieje. I tak jak wobec nicości indywidualnie subiektywny pozór, jest już czymś w pewnym sensie realnym, a więc wyższym niż nic, tak też powszechnie subiektywny pozór jest, jest wyższy w jakimś sensie od tego indywidualnego. Natomiast ponad nim lokuje się byt mający naturę obiektywną, mający naturę pozorną w stosunku do absolutnego bytu metafizyki. Jeżeli zatem chodzi o zagadnienie bytu realnego, to można powiedzieć, że nie wszystko, co jawi nam się jako byt, jest takim w istocie. Co więcej. Można też powiedzieć, że są trzy stopnie bytu, które tylko pozornie zasługują na miano tego, co autentycznie istniejące, i dopiero to, co wobec nich zewnętrzne, nazwać można bytem właściwym. I taką paralelną sytuację możemy zaobserwować w przypadku wartości. Podobnie jak rzecz się ma z realnym bytem, tak i tu daje się wyodrębnić różne stopnie tego, co posiada ważność. Na zasadzie analogii do stopni bytu możemy zatem wyróżnić, Różne rodzaje wartości, czy też stopnie ważności wartości. I po pierwsze, mówić możemy o wartościach indywidualnie subiektywnych, uznawanych wyłącznie przez konkretny jednostkowy podmiot, nie stanowiących zaś czegoś znaczącego dla pozostałych podmiotów. Powtórę, wymienić trzeba wartości powszechnie subiektywne, czyli takie, których znaczenie ma zasięg rozpościerający się na wiele osób. A które uznawane są przez te osoby ze względu na pewne potrzeby życiowe, jak na przykład zaspokojenie głodu, nie zaś w związku z autentyczną, ponadczasową ważnością tych wartości. I po trzecie, wreszcie, należy zwrócić uwagę, że istnieją takie wartości, których znaczenie czy obowiązywanie nie jest zależne od jakiegokolwiek faktycznego, podmiotowego uznania. Tego typu wartości są wartościami obiektywnymi, obowiązującymi nawet wtedy, gdy żaden podmiot ich nie afirmuje, i tylko one mogą zostać przez nas zaliczone do wartości właściwych. Taką właśnie wartością właściwą jest wartość prawdy, do której dąży filozofia, do której dąży filozofia jako nauka. Czyli prawda jako wartość w tym ujęciu filozoficznym w filozofii będzie. Obowiązywać zawsze, będzie uniwersalna, będzie miała zawsze ważność, niezależnie od tego, czy ktoś ją postrzega, czy ile osób ją postrzega i ile osób, i czy w ogóle jakieś osoby ją uznają. I tak ujęta prawda jako wartość jest właściwą wartością, która powinna obowiązywać w nauce.